kordyceps to jest w ogóle, już sam grzyb jest mega ciekawy, bo to jest, mówią na niego grzyb zombie. Tak jak nie wiem, czy oglądałeś, czy słyszałeś o Last of Us. No tak, grałem w grę też. To właśnie... Właściwie bardziej w grę. To jest pomysł na tego grzyba, który niszczy, to jest kordyceps, nie? Tylko, że on to robi z owadami. Słyszałem o tym coś, no. Więc kordyceps... Z pszczołami bodajże. Między innymi z pszczołami, ale też z ćmami. Jest tam, tych kordycepsów jest ileś tam gatunków, one na różnych owadach żerują. On działa tak, że jak zaatakuje pszczołę, osę czy jakiegoś owada, czyli zarodnik się dostanie do niego, to on infekuje w pierwszej kolejności jego układ nerwowy i jest w stanie zmusić tego owada, żeby poleciał tam, gdzie kordyceps chce, czyli w miejsce, gdzie on dobrze sobie wyrośnie, wystawił dupkę do słońca i zdechł. I wtedy sobie wyrasta kordyceps i cykl się powtarza, nie?